Polkowicki telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa od 1 czerwca codziennie w godzinach od 16 do 24, również w niedzielę i święta oraz podczas wakacji. Szukające pomocy oraz wsparcia dzieci i nastolatki, dzwoniąc pod numer 793 200 020, otrzymają pomoc psychologiczną. Dyżur telefoniczny pełnią specjaliści Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, psycholodzy, psychoterapeuci, socjoterapeuci, pedagodzy i specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Drugi rok prowadzimy program Mosty zamiast murów, razem raźniej. Jest to program dedykowany do społeczności szkolnej, do dzieci, do młodzieży. I dlatego nasunęło nam się wiele wniosków podczas realizacji tego programu, podczas spotkań z psychologami, podczas spotkań z coachem, podczas zajęć sensorycznych. Dzieci i młodzież na co dzień borykają się z różnymi problemami. Są świadkami przemocy, uczestniczą w różnych sytuacjach, które mogą powodować u nich traumę. Coraz więcej dzieci zapada na depresję. Tak, jest to choroba, która również dotyka tych najmłodszych. Przez wiele lat wypracowaliśmy tu i zbudowaliśmy zespół psychologów, psychiatrów. W tej chwili w naszym Polkowickim Centrum funkcjonuje w ramach poradni zdrowia psychicznego aż 8 psychologów, 2 pedagogów, 2 psychiatrów, pielęgniarka psychiatryczna. Podczas tych ostatnich lat przyjmujemy tysiące mieszkańców Polkowic, osób dorosłych, ale niemymi świadkami tych sytuacji, które są w domu, na podwórku, w szkole, są często dzieci. Dzieci są również świadkami czasami aktywnymi. Nie mają często gdzie zwrócić się o pomoc. Może wstydzą się do osób, które znają. Może nie mają najlepszych relacji z rodzicami czy też z rówieśnikami. Dlatego też uznaliśmy, że jesteśmy gotowi, żeby tu w Polkowicach utworzyć nasz polkowicki telefon zaufania. Ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie tym dzieciom, nie tylko psychologiczne, ale w razie potrzeby skorzystać z pomocy naszych lokalnych służb, z policji, opieki społecznej, straży miejskiej, straży pożarnej, księży. Koordynujemy ten cały nasz zespół, który uczestniczy w projekcie, jaki jest Polkowicki Telefon Zaufania. I to się sprawdza. Telefony od kilku dni dzwonią. Młodzież być może czasami na zasadzie prób i błędów sprawdza, czy ten telefon jest aktywny, ale już pierwsze interwencje były. Akcja informacyjna dotycząca jego uruchomienia odbyła się we wszystkich szkołach. Także w szkołach działają punkty informacyjne, rozdawane są ulotki i naklejki, które dzieci mogą zachować, by skorzystać w odpowiedniej chwili. Właściwie jesteśmy gotowi do przyjmowania różnego rodzaju zgłoszeń, bo czasami to, co dla nas dorosłych jest takie oczywiste, takie łatwe, takie proste nie tylko do zrealizowania, do przejścia, dla dzieci staje się ogromnym problemem. Są to nie tylko problemy związane z problemami współżycia w grupie, na podwórku. Są to problemy związane z przemocą w rodzinie. Dzieciaki i młodzież mogą się zgłaszać w sytuacjach takich, gdy mają zawody miłosne albo nie potrafią sobie poradzić z odmową w przypadku alkoholu, używek czy też zbyt wczesnego seksu. Nasi psycholodzy, inne osoby, które tworzą 10-osobowy zespół przyjmujący te telefony, jest gotowy na wszelką pomoc, ponieważ na co dzień od wielu lat z takimi problemami mają do czynienia. Cieszę się, że uruchomiliśmy ten telefon. Bardzo fajnie przebiegła akcja informacyjna we wszystkich szkołach. Dzieci nie wstydziły się, podchodziły, pytały. Otrzymywały nie tylko ulotki, ale bardzo pomocne gadżety. Naklejki z numerem telefonu, które mogą nakleić sobie w każdej chwili, w każdym miejscu. A telefon jest takim narzędziem, który towarzyszy w tej chwili wszystkim ludziom, nie tylko dorosłym, ale dzieci. I to narzędzie dziecko ma pod ręką. I wtedy, gdy jest mu źle, niedobrze, nie potrafi sobie poradzić, albo jest po prostu najnormalniej w świecie krzywdzone, z tego telefonu powinno dziecko skorzystać. I na takie telefony czekamy. Potrzebę uruchomienia takiego telefonu potwierdzają psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych,
i z doświadczenia zdobytego w gabinetach przewidują, z jakimi problemami zderzą się, gdy telefon zadzwoni. Jest taka możliwość pierwszego kontaktu w kryzysie, kiedy jest sytuacja jakaś konfliktowa, kiedy jest też kłopot w domu, kiedy jest kłopot wśród rówieśników. Natomiast kłopot jako taki bardzo kryzysowy, w momencie, kiedy na przykład uczeń, młodzież, dziecko ma myśli samobójcze, myśli o tym, żeby sobie zrobić krzywdę, myśli o tym, żeby się jakkolwiek samo uszkodzić, samo okaleczyć. Wtedy po to jest taki telefon zaufania, żeby mógł w tym momencie zadzwonić, porozmawiać ze specjalistą, z psychologiem, rozładować trochę to napięcie. I też oczywiście naszym zadaniem jest zainterweniowanie, jeżeli jest taka potrzeba, przez pogotowie, przez policję, w sytuacji również konfliktu w domu, gdzie jest przemoc, gdzie jest jakiś ogromny kłopot. Po to właśnie też jest ten telefon, no bo tak jak mówię, jakby nie ma takiej możliwości, kiedy jesteśmy w gabinetach, zainterweniowania natychmiast. I też no, z takiej perspektywy pracy rzeczywiście tych kłopotów i w domu, gdzie są konflikty, gdzie jest przemoc, gdzie zdarza się również alkohol, gdzie jest też jakby często poczucie takiego osamotnienia w młodzieży. Nie mają się do kogo zwrócić nieraz i też liczymy na to, że właśnie wtedy będziemy mogli ten telefon odebrać, wesprzeć, porozmawiać, pomóc. Takie jest założenie. Potrzeby młodzieży i dorosłych, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, rosną. Powodów jest wiele, od coraz większego tempa życia, aż do większej świadomości i odwagi w poszukiwaniu pomocy. W tym okresie, powiedzmy, wieku gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego rzeczywiście tych samookaleczeń i takich samouszkodzeń, w ogóle wszelkich aktów autoagresji jest rzeczywiście dużo, również myśli samobójczych, myśli o śmierci, co by było, gdyby mnie nie było. Jest tego dużo. Ja też jakby w gabinecie często się z tym spotykam, często spotykam się z konfliktami w domu, z konfliktami jakby w szkole również, tak? I to jakby powoduje takie napięcie nieraz u uczniów, że jakby nie są w stanie już tego wytrzymać i wtedy dochodzi właśnie do takiego poczucia bezradności, zrezygnowania, bezsilności, a niestety to prowadzi do natychmiast tego, jakby do sposobu, żeby natychmiast się rozładować, więc na przykład złapać za żyletkę i się pociąć, nie? A niestety, no nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego my proponujemy zupełnie inne, bezpieczne i też takie, które jest prawidłowe. Telefon jest anonimowy, ale w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji młodzi ludzie będą mogli liczyć na pomoc wszystkich służb. Podobnie w przypadku problemów psychologicznych dzieciom i młodzieży będą udzielane informacje, gdzie szukać instytucjonalnego wsparcia.